Właśnie prowadziliśmy tutaj negocjacje a propos warunków współpracy w trójkę, co się rzadko robi, natomiast oni zaczęli. Dzień dobry i witam do Słonecznej Kalifornii. Pozdrowienia z naszego biura. Dzisiaj spędzamy dzień w biurze. Proszę bardzo, mamy Wojtka. Dzisiaj będziemy pracować nad aplikacją Darek. Mamy Piotra, z którym będziemy nagrywać. I jest nasza niezastąpiona Magda, która zmienia naszą firmę w dżunglę. Więc zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. W ogóle tak dzisiaj Magda miałam przemyślenie, tak, że bez ciebie by ta cała firma już dawno padła, więc... Dobrze, że to się kręci cały czas. Więc dzisiaj pracujemy nad różnymi projektami, zapraszam cię do mojego dnia, natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj dużo pracy, jutro mniej pracy, a w czwartek i w piątek wolne, więc będziemy się, mam nadzieję, bawić super dobrze. Za tydzień startujemy z naszą najnowszą edycją Fabryki Kursów, naszym programem, gdzie ludzie uczą się tworzyć najlepsze kursiki w Polsce. Więc mamy naszą nową edycję, gdzie już jesteśmy nauczeni po tysiącach klientów tego, jak to robić dobrze, żeby zawsze działało. Więc to jest nasz proces, który właśnie nagrywamy. Tam w tle jest Piotr i Wojtek. Dzień dobry, panowie. W ogóle mała historia. Mogę mówić, Wojtek? Mogę, nie? Możesz. Wojtek ostatnio kupił Dogecoiny i nie sprzedał ich, ale zamienił na... Bitcoiny. Yeah, baby. Dzień dobry i witam już troszkę później. Właśnie sobie troszkę pracujemy, natomiast odwiedził nas gość, który w tej chwili jest zajęty. Za chwileczkę tu przyjdzie i zobaczymy, kim jest ten gość. To jest człowiek, od którego się zaczęła praktycznie moja medialna prezencja, bo razem z nim założyliśmy kiedyś wspólny program cykliczny. I to był rok 2014. I dzisiaj jest u mnie. Ciekawe, czy już ktoś wie, o kogo chodzi, a jak nie, to za chwileczkę poznamy mojego ulubionego piosenkarza, który zmienił wiele w moim życiu. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Halo? Ale naprawdę myjesz ręce, czy udajesz? Co? Naprawdę myjesz ręce? Nie, ale ty jesteś siwy teraz. Kaśka to macie. Panie i panowie, Artur Rojek, Maciej Lerusz. Jesteście tak podobni do siebie. To dobrze czy nie dobrze? Dobrze. No i dobrze, to dobrze. Więc spróbujemy coś nagrać dobrego z Maciejem, zobaczymy, co wyjdzie. I jesteśmy właśnie w pokoju, nagrywamy rozmowę z moim wspaniałym Maciejem, którego właśnie przed chwilą chwaliłem pod niebiosa. Tak, ale Maciej, właśnie nie wiem, czy słyszałeś, ale no, moja historia medialna zaczęła się dzięki tobie. Nie. Dzięki tobie. Dzięki nam. Ruszamy. Tak, proszę. Nagranie niedługo w Mirobur Show na kanale Mirobur i w podcaście Mirobur Show, jak to sama nazwa wskazuje. Jestem już po spotkaniu z Maciejem, z Boguszem nagrywam podcast i Bogusz też pokazuje swoją tajną aplikację i mówi mi właśnie słuchawka, żeby jej pokazywał, więc tak właśnie wygląda ta aplikacja. O, proszę bardzo, tu Bogusz. Cześć, Bogusz. Dzień mija w najlepsze, też dziękuję wszystkim osobom, które wysyłają nam różne prezenty, natomiast nie zawsze mam okazję je pokazać na vlogu, natomiast dzisiaj dostałem, nie wiem co to jest, chyba jakiś alkohol agresowy, ja bardzo lubię agres, więc dzisiaj jakby vlog się jutro nie ujrzał, to znaczy, że, a w sumie jeżeli oglądasz to i vlog się nie ujrzał, to i tak to nic nie zmienia, więc dziękuję osobie, która mi to wysłała, natomiast ktoś to pisał tutaj to w formie takiej, ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto to mi napisał, więc jeżeli to jest twój alkohol, to napisz w komentarzu, bo nie wiem, że to od ciebie. Dziękuję bardzo. Biorę się za kolejny telefon, mam teraz ustalenia w sprawie jeszcze jednego biznesu, więc ostatni telefon dzisiejszego dnia. I kończymy już dzisiejszy powoli dzień w naszej siedzibie głównej, tu gdzie się wszystko dzieje, ważne. Została z nami tutaj, proszę bardzo, pani dyrektor Magda i pan dyrektor Wojtek. Właśnie tutaj właśnie prowadziliśmy tutaj negocjacje a propos warunków współpracy w trójkę, co się rzadko robi, natomiast oni zaczęli, więc ja tylko pociągnąłem temat. Zobaczymy, z tego dobrego wyjdzie. Natomiast ważne jest to, że teraz wchodząc w troszeczkę bardziej buty inwestora, ważne jest to, żeby ciągle budować wokół siebie zespół zaufanych ludzi, przy których można mówić takie rzeczy, jak ja mówię tutaj teraz. Co jest mega istotne. I to jest
coś, co próbuję od początku budowania swoich firm robić, żeby ta transparencja była wewnątrz. Czyli staram się, jeżeli już robię jakieś decyzje, nawet takie trudne, żeby po prostu odpowiednie osoby o tym wiedziały, nie ukrywać rzeczy. Nawet jeżeli, tak jak teraz mówię o tym, oni o tym słyszą. I to nie jest problemem, to jest właśnie ta kwestia zaufania. I też jak budujemy te firmy, nie wiem czy wiesz, ale jestem teraz właścicielem, bo jestem właścicielem 5 firm w sumie, spółek, plus jeszcze jest jedna działalność, to właśnie ta kwestia zaufania i doboru odpowiednich ludzi no jest najważniejsza i to jest ten temat, o którym trzeba myśleć, ale moim zdaniem ciągle rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy są właścicielami firm, jednej albo kilku, dalej są pewne rzeczy, których ukrywają i które nie chcą się nimi dzielić z osobami, z którymi współpracuję, co moim zdaniem jest błędem, natomiast każdy robi po swojemu. Ale jeżeli chcemy rozwijać swoje przedsięwzięcia, musimy niestety na którymś etapie zaufać ludziom i z nimi działać, ponieważ prawda jest taka, że jedną osobą jest bardzo ciężko zbudować coś, co będzie działało, gdy my nie będziemy zawsze przy tym pracować. Do przemyślenia i tym samym żegnam się z tego cudownego, pięknego dnia. Dzisiaj jest chyba wtorek, więc pozdrowienia i do zobaczenia jutro. Pa!